Dzień dobry, panie trenerze. Przed nami taki briefing prasowy, można to określić, związany z rozpoczęciem przygotowań do drugiej rundy rewanżowej PKO Ekstraklasy, no ale też przede wszystkim patrząc na pytania związane z przeniesieniem się treningów pierwszej drużyny Krakowi do Krakowia Training Center w Rącznej. Nie było jeszcze tylu pytań, to też pokazuje skalę wydarzenia, z jakim się tutaj spotykamy dzisiaj. Zaczniemy od Jacka Żukowskiego, od Gazety Krakowskiej Dziennika Polskiego. Pierwsze pytanie. Trenerze, macie nowoczesny ośrodek treningowy. Jakie są jego główne plusy? Boisko z podgrzewaną murawą, możliwość treningu na kilku boiskach, czy może coś innego? No to wszystko po kolei, to co pan redaktor powiedział, jest to bardzo ważne, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to, na infrastrukturę, jaka tutaj jest, jeżeli chodzi o trenowanie, to rzeczywiście jest to już na europejskim poziomie. Drugie pytanie. Czy w jakikolwiek sposób zmieni się kadra zespołu? Czy dojdzie ktoś na stałe do treningów? Mam na myśli młodzież. Czy ktoś wypada z kadry pierwszego zespołu? Ile ona obecnie liczy zawodników? No na dzisiaj mamy z kontuzjowanymi, którzy są. To jest Kanach i Struzi, którzy jeszcze, oni akurat nie mogą wejść w trening. No to mamy 32 zawodników i z młodych zawodników Ziewiec doszedł, Łuczak, Kapek i Mrozik, którzy z nami będą trenować. Trzecie pytanie Jacka Żukowskiego. Skoro nie będzie zimą transferów, które pozycje w zespole wymagają zwiększenia konkurencji? No, konkurencja jest wysoka. No, mieliśmy swoje problemy, że mieliśmy tyle urazów, także tutaj na pewno to trochę osłabiło, ale też niektórzy zawodnicy dzięki temu wskoczyli. Czwarte pytanie. Czy w sparingach będą już występować kontuzjowani zawodnicy? No akurat no, ci, którzy na dany moment będą zdrowi już i przejdą cały proces rehabilitacji, to będą już brani pod uwagę w meczach. Jak będzie wyglądał harmonogram zajęć, ile treningów, na co położycie szczególny nacisk? Czy pamięta pan zimowy okres przygotowawczy spędzony w Polsce? Kiedy to było? No już akurat miałem kiedyś tam w Polonii, bo to mieliśmy taka, też tam się zdarzyło raz, że nie wyjechaliśmy, także nie jest to żadna nowość. Ten okres jest bardzo krótki, a zrobiliśmy to też celowo ze względu na to, że jeżeli nawet zna jakikolwiek zawodnik złapie COVID, to jest to zdecydowanie łatwiej, że to się dzieje u siebie, a nie gdzieś za granicą, bo nie wiadomo, jakie wtedy restrykcje mogą być dla tej drużyny i tak dlatego też tutaj zrobiliśmy, mamy warunki dobre i tutaj zrobiliśmy to celowo. Ostatnie pytanie od Jacka Żukowskiego. Ostatni sparing z Koroną Kielce, zagracie dzień po meczu ligowym z Wartą. To będzie więc sprawdzian dla zmienników? No tak, no tu zawsze tak jest, że jeżeli na początku jest możliwość jeszcze grania, to można tych zawodników gdzieś posprawdzać, których mamy i z Maćkiem dogadaliśmy się tak, że zagramy później jeszcze z nimi mecz. Przechodzimy do pytania Michała Treli z Nuance. Na ile dużym utrudnieniem jest dla was brak zagranicznego wyjazdu? No już pan odpowiedział na to pytanie. Dalszy ciąg pytania. Dotychczas wyjeżdżaliście z Polski podczas każdego, także letniego okresu przygotowawczego. No tu akurat na pierwsze pytanie już odpowiedziałem, ale to nie jest tak, że my nie, że jakoś nie mieliśmy na to środków, my po prostu nie chcieliśmy wyjeżdżać i to jest akurat celowe działanie, a drugie to nie jest żadne utrudnienie, mamy po prostu na tyle warunki, też wiemy jak chcemy trenować, w jaki sposób i wiemy co chcemy tutaj zrobić, jeżeli chodzi o mnie na miejscu. Drugie pytanie Michała Treli. Czy pozostanie w Polsce oznacza, że to będzie obóz raczej w starym stylu? Mniej zajęć stricte piłkarskich, więcej fizycznych? Czy też macie już takie warunki, by także w Polsce przeprowadzić wartościowe zajęcia typowo piłkarskie? No na dzisiaj można. No, zaplanowaliśmy tak, że można, bo mamy tu boiska, ale też trzeba pamiętać, że aura może pokrzyżować trochę plany i to też braliśmy pod uwagę, dlatego też mamy tutaj możliwości, bo jest i sztuczna trawa, jest też jeszcze hala, która jest, mamy też siłownię, także tutaj mamy do dyspozycji wszystko, co potrzeba przygotować. No one się zmieniają co roku, także jeżeli chodzi o samo przygotowanie fizyczne, to wiele zespołów w Polsce wygląda dużo, dużo lepiej. Michał Knura, portal Love Kraków. Pierwsze pytanie. Klub bez przeszkód pozwolił odejść Robertowi Kasperczykowi do Podbeskidzia i wrócić do pracy z seniorami, czy była to kwestia negocjacji? Jak bardzo zmienia to pracę klubu i czy niedługo poznamy następcę trenera Kasperczyka? Jak pan ocenia jego pracę, zwłaszcza jako szefa scoutingu? No nie był szefem scoutingu, także był koordynatorem, także to jest trochę trzeba rozdzielić, jeżeli chodzi o to, a jeżeli chodzi o same już początek tego, co tutaj pan redaktor pytał, to akurat no, trudno, żebyśmy Roberta blokowali i trudno, żebyśmy, jeżeli ktoś dostał propozycję z Ekstraklasy, no to jesteśmy na tyle, pracujemy długo i też z mojej strony byłoby to nie fair, nawet jeżeli bym jakikolwiek chciał przeciwstawić się mu. I Roberta bardzo cenię, życzę mu powodzenia oprócz meczu z Krakowią, a też po prostu jego praca, która była, też pokazała, że w wiele momentach była bardzo dobra.
Drugie pytanie od Michała Knury. Ostatnie słowo o Bojanie Ciecariciu. Mówił pan, że długo oglądaliście tego piłkarza przed podpisaniem kontraktu. Poza momentami w Pucharze Polski nie dał on wiele pierwszej drużynie. Pomyliliście się w ocenie, czy powody rozczarowania nie są tak jednoznaczne? No akurat to jest, ja już to kilka razy tłumaczyłem, nie wiem czemu ciągle wracamy do tego samego tematu. No ja powiedziałem, że to jest mój transfer, który ja tego zawodnika widziałem na obozie, później go oglądałem. No i tak jak każdy w życiu ma prawo się pomylić, no to jest normalna kolej rzeczy i to ciągle powtarzanie i wypominanie tego, że ktoś się pomylił, no to jest takie dziwne, panie redaktorze. I ostatnie pytanie od Michała Knury. Za pół roku wygasają kontrakty Mateusa i Viniciusza z Brazylii, którzy są w klubie od ponad 2 lat. Widzi pan szansę, że jeszcze z nich coś będzie? Jaki jest ich status i główny problem? No akurat tutaj oni trenują, są regularnie też brani. Na pewno jeden miał bardzo poważny uraz i to trochę to skomplikowało, bo zaczynał być w niezłej dyspozycji. No a dzisiaj są w drugiej drużynie. Wiadomo, że przepis trochę w drugiej drużynie blokuje, bo tylko jeden z obcokrajowiec poza Unii może grać. I przechodzimy teraz do serii pytań Pawła Armatysa z serwisu Wikipasy. Wszystkie dotyczące miejsca, w którym się znajdujemy, czyli Rącznej. Pierwsze pytanie. Wszystkie grupy wiekowe będą trenowały w Rącznej, czy też część pozostanie na Wielickiej? Gdzie będą znajdowały się biura Krakowi? No, biura Krakowi są na stadionie, to jest jedna część, a tutaj też niektóre, generalnie tutaj też będą do dyspozycji, jeżeli chodzi, a jeżeli chodzi o treningi, to generalnie większość grup tutaj będzie trenował. Drugie pytanie, jak będzie wyglądał typowy dzień piłkarza dorosłego, jak i juniora w bazie? No to akurat tak samo jak wyglądał, no to tu się nic nie zmieni, no my akurat no tylko przenosimy się w lepsze warunki i tu na pewno do dyspozycji, jeżeli chodzi o same trenowanie, jest zdecydowanie łatwiej, w szczególności gdy będzie już lepsza pogoda, to już dla wszystkich grup, bo wtedy też młodzież przejdzie już na trawę, wiadomo, że na dzisiaj my tylko dysponujemy możliwościami, jeżeli chodzi o trenowanie na trawie, ale jeżeli chodzi o samo podejście, o samo, to się nic nie zmienia, my dalej chcemy być tak profesjonalni, jak zawodnicy byli, no tutaj jedynie to, że mamy więcej boisk do dyspozycji. Czy klub będzie organizował młodzieży dojazd do Rącznej z Krakowa? Tak, będziemy organizować. Kolejne pytanie. Jak wygląda obecnie pion sportowy grup młodzieżowych po odejściu trenera Kasperczyka? Czy możemy już teraz lub w najbliższej przyszłości poznać nazwiska trenerów i osób typu dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog pracujący z poszczególnymi grupami? Czy tacy specjaliści będą na stale zatrudnieni w klubie do pracy z młodzieżą? No są cały czas. No my cały czas pracujemy. To nie jest tak, że my to nagle powstaje nowy klub i my musimy wszystko zmienić. No my musimy pewne rzeczy, możemy teraz udoskonalać i to będziemy robić, ale też musimy spokojnie na to popatrzeć, zobaczyć jakie będą teraz tutaj warunki, jak to wszystko zorganizować, a prowadzimy rozmowy, bo też nie było tak, że wiedzieliśmy, że Robert odchodzi od razu, tylko po prostu tutaj poszliśmy na rękę, też rozmawialiśmy z kilkoma kandydatami i jesteśmy już prawie dogadani z jednym i prawdopodobnie on będzie tutaj dyrektorem Akademii. Ile osób zawiera obecnie sieć skautów w Krakowi? Czy oprócz pana jest osoba przeznaczona do koordynowania ich pracy i rozliczania z efektów? No to tak nie bardzo rozumiem to pytanie, ale to, bo no, jeżeli jest ktoś to od scoutingu, to mamy Mirka Mosura, który jest szefem scoutingu, nie ja, także to jest kolosalna różnica. I druga sprawa, no, mamy to, co już mówiłem wcześniej, kilku, którzy mamy rozeznanie i oglądamy. Trwająca narodowa kwarantanna będzie miała wpływ na treningi niektórych roczników w Krakowi, czy też wszystkie zaczynają przygotowania po przerwie świątecznej bez przeszkód? No wszystkie zaczynają bez przeszkód i tu od 7 zespoły już zaczynają, regularnie będą brały udział w zajęciach i wiadomo, że trochę te wszystkie te restrykcje związane z COVID-em nam przeszkadzają, bo jednak mimo wszystko te wytyczne, które mamy, to musimy ograniczyć bardzo duży dostęp tutaj, jeżeli chodzi o pierwszy zespół i tak to musimy robić. Kolejne pytanie, 7 już. Ośrodek będzie dostępny tylko dla zawodników Krakowi, czy po zmniejszeniu obostrzeń związanych z koronawirusem osoby z zewnątrz też będą mogły z niego korzystać, na przykład z siłowni lub z boiska pod balonem? No, z siłowni na pewno nie, bo to jest tylko wyłącznie tutaj, jeżeli chodzi o zespoły do dyspozycji, a balon, raczej hala, która jest, to prawdopodobnie będzie też do dyspozycji, jeżeli będzie taka możliwość. Kolejne pytanie od Pawła Armatysa. Pełna nazwa centrum to Piłkarskie Centrum Treningowo-Badawcze Polski Południowej w Rącznej. Co kryje się pod słowem badawcze? Co będzie wyróżniać bazę Krakowi od innych szkółek w klubach ekstraklasy?
No tutaj akurat no, mamy list intencyjny podpisany z AWF-em i to z tym jest związane, że pewnie jak już będzie to zdecydowanie lepiej funkcjonowało, to tutaj też będziemy myśleć nad tym, jak dalej to rozszerzyć. A jeżeli chodzi o to, to jest to na pewno no, jedna z najlepszych baz i to chcemy w tym kierunku później działać, żeby też zacząć promować i wychowywać coraz lepszych zawodników, mimo że tych zawodników już w Krakowie się wielu wypromowało. Mateusz Miga, Sport TVP.pl. Można odnieść wrażenie, że po ostatnich triumfach w tym sezonie priorytetem jest dla Was Puchar Polski. Czy to właściwe wnioski? No i Liga i Puchar Polski jest ważny. No trzeba pamiętać, że my rozpoczęliśmy z minusowymi punktami, że musieliśmy odrobić, że do tej stawki do środka powoli doszlusowujemy. Też na pewno rozczarowaniem był ostatni nasz mecz, że przegraliśmy z Lechią, ale tutaj robimy wszystko, żeby jeszcze spróbować coś ugrać w tym sezonie. W dalszym ciągu Mateusz Miga. Jak ma Pan zamiar poprawić wyniki w lidze? No akurat no to jest, mamy takie wyniki, jakby to już mówię kilka razy, wiem, że tak jest i to my tego nie zmienimy, że te punkty minusowe wiele oddziaływały na psychikę też zawodników, że od początku musieliśmy grać zupełnie inaczej, a też trzeba pamiętać, że mieliśmy takie problemy, że w pewnym momencie mieliśmy 14 zawodników kontuzjowanych i poradziliśmy sobie z tymi problemami, także to jest nasza ta, żeby postawić wszystkich na nogi jak najszybciej i to na pewno będzie zdecydowanie lepiej. I ostatnie pytanie Mateusza Migi. Z końcem sezonu kontrakty wygasają 5 zawodnikom. Diego Ferrareso, Mateusz Wdowiak, Vinicius, Mateusz i Tomasz Westenicki. Czy jest już decyzja, czy któregoś z nich będziecie chcieli zatrzymać? No to jest akurat to, co powiedziałem już nieraz w wielu wywiadach, że jeżeli chodzi o sytuację z COVID-em, ona komplikuje w wielu klubach też planowanie. My środki bardzo duże przełożyliśmy tutaj na tą bazę i też musimy racjonalnie patrzeć na to, co robimy. Paweł Słomiak, Krakowia.Kraków.pl. Jaką rolę po otwarciu ośrodka w Rącznej będzie pełnić baza na Wielickiej? No basen na Wielickiej dalej będzie do dyspozycji, tam powstanie szkoła i tam będzie też cały czas, zawsze mamy też do dyspozycji, jeżeli trzeba by było i byłoby potrzebne jeszcze boiska. Drugie pytanie od redaktora Słomiaka. Czy nie uważa pan, że brak klasowego napastnika to marnowanie dobrej gry drużyny? No to już odpowiadałem panu redaktorowi kilka razy, że nie. Dobrze i ostatnie pytania od Macieja Kmity. Zapowiedział pan, że nie będzie transferów do pierwszej drużyny, ale włączeni zostaną do niej juniorzy. Kto awansował do zespołu? Już na to, no, to pytanie już pan pytanie odpowiedział. Drugie pytanie. Czy baza w Rącznej będzie kartą przetargową Krakowi w rozmowach z młodymi Polakami, nastolatkami do drużyn juniorskich? A może już jest? Dotąd tego brakowało Krakowi w rywalizacji z Zagłębiem Lubin albo Lechem Poznań. No to jest proces, to nie jest tak, że w jeden dzień można nagle zmienić i to się nagle zmieni, że wszyscy będą przychodzić. No trzeba systematyką to zrobić, systematycznym planowaniem, tak żebyśmy po prostu stworzyli bardzo silny ośrodek, jeżeli chodzi o tak samo o młodzież. No my akurat to, co powiedziałem, że też się zapomina o tym, że wielu zawodników z tego rocznika, który zdobył wicemistrza Polski, też już debiutowało, gra w Ekstraklasie, także też powoli oni mogą też zacząć grać i to jest dla nas bardzo istotne, żebyśmy promowali tak co roku kilku zawodników. I ostatnie pytanie w trakcie naszego spotkania, ostatnie również od Macieja Kmity. Czy brak transferów do pierwszej drużyny oznacza, że w przerwie zimowej większe środki przeznaczycie na pozyskanie juniorów? Nie, no bo to już też odpowiedziałem na to pytanie wcześniej, związane to wszystko, że te nasze wydatki są dosyć duże, związane tutaj, związane w ogóle z całym tym rokiem plus ten COVID, który jest. Jeżeli będzie trzeba, to gdzieś tam uzupełniamy, będziemy szukać jakichś zawodników, ale generalnie skupiamy się na tym, żeby pierwszy zespół zgrywać, a to, co mamy w juniorach, żeby kształcić, żeby byli lepszymi piłkarzami.